Cześć, tutaj Elkie we Francji. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Mistrzostwa Krajów Rosjańskich. Na starcie zobaczymy 61 zawodników z 6 nacji, a nacje to są z Rosji 22, Kazachstanu 20, Ukrainy 13, Kirgistanu 3, Białorusi 2 i z Gruzji 1, bo z Gruzją jest taki problem, że kadra Gruzji złapała koronawirusa, tylko Artur Sarkisiani wystąpi, gdyż nie miał kontaktu z nikim, więc on pojedzie z inną kadrą, przyjechał do Szczecińska reprezentować Gruzję, więc tak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o wiatr, dzisiaj wiatr jest niezauważalny, jednak wieje z różnych kierunków. Ale mimo wszystko jest niezauważalny i nie powinien przeszkadzać. Powinniśmy obejrzeć dobre skoki tutaj w Szczuczyńsku, ponieważ beleczka jest troszkę wyżej ustawiona niż powinna być normalnie, bo wiadomo, że to jest taka trochę, no, stawka mniejsza. Tutaj mamy tylko na przykład takiego Arka, Nazarowa, Klimowa i młodzianą kadrę Rosji, która może zagrozić jakkolwiek, skacząc tylko na tej skoczni. No i za chwileczkę rozpoczniemy tutaj zawody w Szczecińsku. Na pewno skocznia, na którą wiele z Was czeka. No i zaczynamy. Zacznie go reprezentant Ukrainy Witalij Grebeniuk. Rozpoczynamy te zawody w Szczecińsku. Nie może być, to była zła próba, no bo to jest zawodnik niedoświadczony i no po prostu bez obycia. 99,5 metra, ale już będziemy mieli kogoś z obyciem, bo już z numerem drugim od razu Sergiej Tkaczenko, a z numerem trzecim, piątym Purtow Mankow, czyli dwóch takich potężnych Rosjanów. Ale najpierw Sergiej Tkaczenko, no na pewno będą chcieli kibice od niego tutaj jakiegoś dobrego skoku, wymagania będą spore, jeśli chodzi o Sergieja Tkaczenkę. Uwaga, jest dobry skok. Jest na pewno to bardzo dobry skok Sergieja Tkaczenki. Mógł się podobać. 131,5 metra. No i kwalifikacje raczej na spokojnie przejdzie, no bo odpada tylko 11 zawodników. Michał Purtow. Czyli doświadczony, znaczy młody, ale już solidnie skaczący zawodnik z Rosji. No i niezła próba Michała Purtowa. Chociaż myślę, że stać mu na troszkę więcej i może nam to udowodni w pierwszej serii, ale 125 metrów to jest spokojny skok po awans. Ludmir Pitruszny z Kirgistanu. Dziś mamy ich trzech. Ale tylko Sergiej Muminow raczej będzie mógł polecieć jakoś dalej. Ilja Mankow. No tutaj raczej będziemy się spodziewali pięknej próby. Popatrzmy, Ilja Mankow pięknie. Wspaniale Mankow! 139 metrów, tylko metr do hillside zabrakło Ilji Mankowie. A więc tutaj naprawdę przepiękna próba i pokonał Sergieja Tkaczenkę o 16 punktów, także piękna próba to była Ilji Mankowa. Niesamowicie, czekamy co się stanie w konkursie, a teraz Marat Szaparow.
Oj, dobra próba. Koło punktu konstrukcyjnego frunie nam Marat Żeparow, a dokładnie na 124 metry wysokie noty nawet Purtowa pokonał. No tak. Nurszat Tursunżanow. Uczyłem się wymawiać jego nazwiska przed zawodami. I Nurszat leci. Dobrze leci. Dobrze leci, no bo koło punktu konstrukcyjnego niewiele mu zabrakło. 120 metry jest na miejscu piątym. To była dobra próba Nurszata i powinniśmy go zobaczyć oczywiście, wiadomo, w pierwszej sesji. Wasa. Wazunia. Kolejny Kazach. Ale nie wiem, co sądzić o tej próbie. Na 116 metrów, szósta pozycja. Najwyżej do pierwszej serii może da mu to awans. Artur Sarkisiani, jako jedyny Gruzin tutaj, ponieważ jak wiemy, pozostali mają koronawirusa, więc musi dzielnie reprezentować Gruzję. No i 119,5 to nie była zła próba Gruzina, jest na miejscu szóstym. I są nadzieje na to, że zobaczymy go jeszcze raz w pierwszej serii przynajmniej. Maksim Sergiejew. Dobra próba. Ponad 130 chyba. No, równe 130 jest drugi. Pokonał notami Tkaczenko o 30, także no, nieźle, nieźle. Kiorolew. Aleksiej Kiorolew, Kazach kolejny, no i powinien awansować do pierwszej serii. 120,5, niezłe noty za styl, siódme miejsce. A po skoku Dewiatkina dowiemy się, że Ilja Mankow jest już z awansem. No, Nikita Dewiatkin, jak widzimy, no niezła próba. Na 118,5 i dostał nawet dobre noty za styl, co powoduje, że jest ósmy. I też raczej powinniśmy go zobaczyć w pierwszej serii, ale jednak to jest za mało, żeby zagrozić Mankowowi, który poleciał na 139 metrów, bądźmy poważni. A z numerem 13 mamy Rosjanina Aleksija Romaszowa. Jak zwykle nisko nad zeskokiem frunie Romaszow, ale ładnie. Ładna próba, ponad punkt konstrukcyjny, 128,5 jest na miejscu czwartym. A więc za chwilkę powinniśmy już go zobaczyć ku przy jego imieniu. Na ten moment go mam Maksim Sergiejew. Michał B. Kazach. No cóż, na razie najgorszy skok. 94,5 metra. No, bula. Jechen Marusiak. Jak poleci reprezentant Ukrainy? No nie wiem, no niestety to nie była jakaś wybitna próba Marusiaka. 113,5 jest 12, a więc no po ten ewentualny awans se na pewno poczeka. Awansował Romaszow. Bronisław Babiogóry. Ukrainiec bez doświadczenia. Ostatni nie będzie, bo pokona Michała B. o 6 punktów. Wiktor Pasichnik. Będzie również skakał jego brat Stefan Pasichnik. Stefan jest lepszy od Wiktora o wiele. No ale Wiktor poleciał 100 metrów. Dokładnie 101,5 jest 13. Przegrywa z Jerzym Marusiakiem o wiele. Awansował Purtow. Jurko Olechnowicz. Ukrainiec z polskimi korzeniami. Dobra próba Olechnowicza. 117,5 jest na miejscu nawet 11. Pokonał nawet Wasę Jurko Olechnowicz. No, to był świetny skok i uwaga, jeden z faworytów do zwycięstwa, czyli Arek. Zobaczmy, jak się zaprezentuje w kwalifikacjach. On zwykle kwalifikacje sobie odpuszcza, ale nawet mimo, że ze kwalifikacji odpuszcza, to już w kwalifikacjach 134,5 pokazując, żeby się jego obawiać w konkursie.
No i Stefan Pasichnik. Brawo! Dobra próba. 120 metrów jest ósmy już z awansem Pasichnik. Tak samo jak i Nurszat Tursunżanow. Halvor Granrud z Kirgistanu. Wielki outsider. No właśnie. 90 metrów jest ostatni. A teraz młody talent z Białorusi. Aleksiej Murawicki. Miło widzieć tego pana z powrotem. Będzie skakał w pucharze kontynentalnym w przyszłym sezonie. No i proszę bardzo, Aleksiej Murawicki z Białorusi na frunie 130,5. Ależ w tym zawodniku drzemie potencjał. No, chcielibyśmy go kiedyś zobaczyć na pewno w Pucharze Świata. Daniil Michajlowicz z U18 kadry. No i nieźle sobie radzi. Nie była to zła próba. 115,5 metra. Awansował oczywiście Dewiatkin, ale Michajlowicz szansę tę jeszcze ma. Aleksiej Pczelińcew. Kolejny z Kazachów. No, ponad 110. Dokładnie 114 jest 17, czyli przegrał z Danilem. I Władysław Bojaryńcew. Niegdyś był utalentowanym Rosjaninem. Takiego kariera się stoczyła. 119 metrów, teraz jest 13, więc oczywiście spokojny awans sobie wywalczył. I kolejny z U18, Jarenek Piachenat. Dość bardzo utalentowany Kazach. No i proszę. 118 metrów, 11 pozycja Jarenka. No. A w tu już szansę Mirjan Muminow, reprezentant Kazachstanu. I zobaczmy, Sabr Muminow. Ładnie, ładna próba Muminowa. Sabr Muminow nacina 125 metrów. No. Jest to miejsce siódme. Sabirżana Muminowa. Także to była przepiękna próba. I Muminowa na spokojnie powinniśmy również zobaczyć. Nawet i w drugiej serii. Andrii Vaskul, reprezentant Ukrainy. Dobra próba. Około 120 metrów. Dokładnie na 118,5, co daje mu 14 pozycję. W ogóle tam Korolew jest egzekwo z Piachenatem, widzę. A z numerem 29 widz Dymitr Czerwaciński. Rosjanin widz z przeszłości. I to jest dobra próba Dymitra. Widząc, jak się niektórzy widzowie staczają, to Dymitr naprawdę dobrze sobie radzi. Ósma pozycja, 124 metry, także jest wysoko. A z 30 numerem Gleb Edwardejew, czyli kolejny z U18. I to była niezła próba, chociaż myślę, że nawet Gleba stać na ciutkę więcej. Możliwe, że tak leciutko spalił, ale to i tak tylko kwalifikacje były, które na spokojnie sobie przebrnął, skacząc na 124 metry. Jest koło Burtowa. Wladimir Winczenko, czyli kolejny z U18. No i on też na spokojnie sobie awansuje. Jest 14 z 120,5. Ilmir Hazetinov.
Kolejny z Rosjan. No, on był 117,5 metra tylko, ale mimo to wysokie noty za styl powodują, że jest 18 i ma awans. Z awansem na razie ciągle ostatni Sarkisiani. Sturdy. Sturdy Rosjanin. Uwaga. Gdzie poleci Sturdy? No nieźle leci Sturdy, bo kwalifikacje przebrnął. 21, 118,5 metra, czyli takie spokojne kwalifikacje. Aleksander Loginow. Rosjanin. No cóż, była to próba tylko około 110 metrów. Dokładnie 107,5, jest dopiero 28, więc no, musiałby naprawdę czekać na ten awans, jeżeli nawet mu się uda. Olechnowicz z awansem. Ilja Kratow. Kazach. No, nie za próba. Nie za próba, 119,5 metra, 15 pozycja. I uwaga, bo możemy obejrzeć dobry skok. Wołodymir Werediuk. Ha. Ha. Jest świetna próba. Tak jak myśleliśmy, 130,5 metra i mamy na piątym miejscu Werediuka, a teraz Kespi. Kolejny z Ukrainy zawodnik. No i Kespi ładnie. Frunie na 123 metry jest 12. Aleksandr Melszykow. Natomiast Marszukow, jakiś jeszcze błąd tam był, no i 108,5 jest zaledwie 31 miejsce. Awansował Wasa. Darzenow. Kolejny z Rosjan. Ale Barzynow już spokojnie awans. 118,5. Michał Maksimoczkin tymczasem. Wielki, zmarnowany talent Rosji. Tylko to o nim można powiedzieć. Ale ta próba Maksimoczkina była nawet udana. Jest 13 miejsce, 122 metry. I Sergiej Muminow, czyli najlepszy z Kirgistanu zawodnik. Jak sobie poradzi Muminow? Dobrze sobie radzi, bo to jest skok po awans. 119 metrów z dobrymi notami za styl jest 20. Gleb Safonow. Z taką sobie próbą na 109,5 daje mu to 34 miejsce, zatem z awansem Daniil Michajłowicz. I Klimov, który na pewno będzie atakował wysoką pozycję, ale jego forma raczej może nawet zabraknąć na podium. Mimo to Klimov ładnie. 130 metry jest aktualnie trzeci. Ale myślę, że jednak na podium, no, będzie tak myślę w czołowej szóstce. Witali Szumbalec. Oj, ładnie. 123,5 jest 12 Szumbalec, prawda? I no, Anton Kaliniczenko. Rosjanin jak poleci. O, coś tak niemrawo. 32, 114,5, czyli no jest ten awans, ale tylko notami za styl dobrymi. Samuel Wladimirski. Wladmirski. Bardzo pasywnie leciał, ale doleciał do 120,5 metra. Tak troszkę podwijało mu pod nerty, więc dzięki temu, mimo pasywności, mu lepiej poleci. A teraz Witalij Kalinichenko. Oczy są zwrócone ku niemu, bo wiemy, że ten Ukrainiec ma potencjał.
I proszę. Witali frunie nam 130. 130,5 i Kaliniczenko na miejscu szóstym. No brawo, brawo. To była naprawdę piękna próba. Roman Sergiewicz Trofimow. Z równie dobrą próbą. Oj, daleko Trofimow. Bardzo daleko. Drugi jest 133 metry. No, zaskoczenie. Zaskoczenie Trofimowa. Iwan Nekroszew. No cóż. 101,5 jest 45. No to raczej się żegna. Czterlińcew z awansem. Sergiej Krawcew. No, około 110. Dokładnie 111,5 jest 40, więc pierwszy na liście oczekujących. Może mu się uda awansować. A teraz drugi z Białorusinów i ostatni. Iwan Sobolew, gorszy od Murawickiego. Ale skacze wystarczająco, żeby awansować. Albo i nie. Sędziowie go potraktowali słabo, 111 metrów jest 44. Konstantin Sokolenko. Reprezentant Kazachstanu. No nie. Nie będzie awansu. Jest 44, 109,5, czyli Gleb Safonow z awansem. A teraz Mitix 444. Mitix. No i dobrze leci Mitix. 119 metrów jest 22, także brawo, brawo i uwaga. Szykujmy się na świetną próbę. Daniel Sadriejew. Oj. Ojej. 139,5 Danila Sadriejewa. Ale jest drugi. Przegrał z Mękowem. Ale i tak to było huknięcie. Nikolaj Karpienko. No, ledwo, ledwo, ale awansuje. 113 metrów 41. A zaraz będzie Nikolaj Matawin, a po nim Michał Nazarow. Nazarow to też taki faworyt do wygrania. Najpierw Nikolaj Matawin. Oj! 140 metrów mamy. Nikolaj Matawin trzeci. Tu mamy zaskoczenie. Ale Michał Nazarow teraz. Spóźnił. Nazarow spóźnił, więc nie miał jak odlecieć daleko. 129 metrów, więc 12 Nazarow dopiero. No ale to tylko kwalifikacje, więc nic mu się nie stało raczej wielkiego. Denis Korniłow. Pięknie. Pierwsze miejsce Korniłowa, 139 metrów, ex aequo z Mankiowem. Daniil Wasiljev. No, wyszarpał 120. 21 120 metry. Wołodymir Boszczuk i po nim będziemy kończyli kwalifikacje. Boszczuk, no, jest awans, 110 metrów, tylko no tak. No i Kamilek z Yty kończący kwalifikacje. Nie, nie będzie awans. 54,4, czyli ostatni z awansem. Merszykow. Bez awansu Loginow, Sokolenko, Sobolew, Kamilek z Yty, Pasichnik, Pitruszny, Nekhoroszew, Grebeniuk, Babiogóry, Michał B. i Halvor Granrud. Natomiast z awansem Merszukow, Safonow, Boszczuk, Krawcow, Marusiak, Karpenko, Czterlińcew, Michajlowicz, Wasa, Kaniczenko, Olechnowicz, Sarkisiani, Sturdy, Bojarincew, Dewiatkin, Hasytinow, Waskul,
Piachenat, Korolew, Muminow i Czowa 30. Barzenow, Kratow, Wladmirski, Mitix, Winczenko, Tursun, Żanow, Pasichnik, Edwardyjew, Wasiljew z Maksymoczkinem, Kespi, Purytow, Szumbarec, Żaparow, Czerwaciński, Muminow, Romaszow, Nazarow, Murawicki, Werediuk i dziesiątka. Kaliniczenko, Tkaczenko, Syrgiejew, Klimow, Arek, Trofimow, Matawin, Sadryjew i dwóch zwycięzców kwalifikacji, czyli Korniłow z Mankowem. A my rozpoczynamy pierwszą serię. Zacznie ją Sergiej Tkaczenko. Dobrą próbą. Tkaczenko powoli wraca do formy. 128,5 metra. To była jednak ciutkę bliższa próba niż w kwalifikacjach, ale oczywiście w drugiej serii zawsze można się poprawić. Mihajlo Purytow. Tutaj też powinien się zobaczyć świetną próbę. Przynajmniej lepszą niż w kwalifikacji. No i jest lepiej niż w kwalifikacjach. Purytow 130. A teraz zwycięzca kwalifikacji Ilija Mankow. Znowu to robi. Znowu znakomita próba Mankowa. Może to już nie było 139, ale Mankow 136, pokazując, że liczy się w walce o zwycięstwo. Albo przynajmniej podium. Marat Żaparow. No niestety nie była to zbyt udana próba. Zaledwie 115 metrów jest aktualnie ostatni. Nurszat Tursun Żanow. Spójrzmy na niego. No dobra próba. Dobra próba. Nie ma co tutaj mówić, że to była słaba próba, bo to była dobra próba Nurszata. Frunie nam na 122,5 jest czwarte miejsce i kto wie, chyba Nurszat również powinniśmy go zobaczyć w drugiej serii. Tymczasem Wasunia niestety bez formy. Ale przynajmniej do pierwszej serii awansował. I nie będzie ostatni w pierwszej, bo 115 pozwala mu być wyżej od Marata Żaparowa. No i Artur Sarkisiani, który godnie reprezentuje Gruzinów, ponieważ wszedł do pierwszej serii, a w niej nawet leci lepiej niż w kwalifikacjach, znaczy podobnie jak w kwalifikacjach. 118 metrów jest piąty, z wysokimi notami za styl, które mogą spowodować, że Gruzin dzięki notom za styl będzie koło 30. Maksim Sergiejew. Dobra próba. Dobra próba na 125,5 metra. Pozwala to Sergiejewowi być na miejscu czwartym. Kirolew. No. 117,5, siódma pozycja, także tutaj raczej już bez szału. Nikita Dewiatkin. No, też bez szału w pierwszej serii Dewiatkin. 115,5, dziewiąta pozycja. To może Romaszow coś dalej poleci. Spójrzmy. No, będzie dalej. Brawa dla Romaszowa, to była przepiękna próba. 126? No, 126 metrów Romaszowa. Piąta pozycja. No i raczej spokojna, spokojna druga seria. Jehwen Marusiak. Poprawia się co do kwalifikacji. Ósma pozycja, 117 metrów, a więc nie jest źle. Jurko Olechnowicz, czyli jak już mówiłem w kwalifikacjach, polskie korzenie reprezentanta Ukrainy. No i ten polsko-ukraiński zawodnik, no może jest ostatni w tym momencie po skoku na 115,5, ale i tak jak na brak doświadczenia
takiego stażu w Pucharze Świata, no to ładnie. Arek zamiata. 141 metrów. Maruś pozamiata. Chyba mamy już po konkursie. A teraz Stepan Pasichnik. Wysoko z progu wyszedł Ukrainiec. No i nie jest to zła próba. To bardzo dobra próba jest na 120 metrów. Ósma pozycja. Raczej go zobaczymy w drugiej serii. A teraz Białorusin Aleksiej Murawicki. Oj! Przepiękna próba Murawicki, ależ Białorusin nam tu odpalił na 136 metr i jest trzecie miejsce. No niesamowite, co ten Białorusin potrafi skakać. Daniel Michajlowicz. Chyba się spalił, naprawdę. Myślę, że stać go na ciutkę więcej niż takie coś. Pszczelincew. Aleksiej Pszczelincew. No, ale będzie gorszy. Będzie gorszy od swojego kolegi. 107 metrów jest 18. No, tylko 80 gorszy od Michajlowicza. I Władysław Bojarincew. Około 120 walnął. Dokładnie na 120 metr daje mu to dziewiątą pozycję i uwaga. Jarenek Piachenat. Dobry skok kwalifikacyjny. I jeszcze lepszy konkursowy. 123,5, ósma pozycja Jarenka. No i to jest piękna próba tego Kazacha i powinniśmy go również obejrzeć w drugiej serii raczej. Sabr Muminow. Przepiękny skok Sabra Muminowa. Bardzo ładna próba Sabra na 126 metr. Szósta pozycja, przegrywa tylko z Tkaczenko, Purtowem, Murawickim, Mankowem i Jarkiem. Także Sabirżan Muminow z dobrej strony się pokazuje na skoczni w Szczucińsku. Andrii Vascu. No i to jest próba, która da mu dopiero 20 pozycję, 113,5, bez szans na cokolwiek. Z awansem Mankow. Dymitr Czerwaciński. No i to jest świetna próba. Koło punktu konstrukcyjnego, 124,5 jest 10. Przegrywa tam z Jarenkiem, ale wygrywa z Tursunżanowem. Awansował Murawicki. Gleb Edwartejew. No i pokazuje więcej niż w kwalifikacjach. Dobra próba. Na 125,5 metra. Siódma pozycja. Bardzo ładnie. Wladimir Winczenko. Aj, błąd po wyjściu z progu. Co tam się stało po wyjściu z progu z Winczenkiem? Coś niedobrego się stało, to musiała być jego wina, bo wiatru dzisiaj nie ma. 101,5 metra, chyba presja. Hasetinow. Jak po frunie Ilmir. O, znakomicie frunie Ilmir. Na 10 pozycję 123,5 metra. Jest egzeko z Jaremkiem. Awansował Sabir Jean Muinow do drugiej serii, a przed nami Sturdy. Z całkiem niezłą próbą. 120,5 metra jest szansa na awans dla tego Rosjanina, widza Ilia Kratow. O, go zwiało coś chyba. 115,5 metra to było niebezpieczne, ale na szczęście się Kratow uratował. I uwaga, bo oglądamy Wołodymira Werediuka. Ukrainiec, uuu, już wysoko. Co robi Werediuk?
A wydawało mi się, że Arek postawił kropkę nad i. A to Wołodymir Werediuk, 141,5, przyczajony, cichy w kwalifikacjach. Nie wydawało się, żeby tak miał odskoczyć, a frunie daleko, frunie naprawdę daleko Werediuk. No i pozamiatał system, tymczasem Kespi 121 metrów. Awansował Romanszew. Marszukow. 50. w kwalifikacjach. A teraz będzie wyżej niż 50. miejsce. 116,5 jest 20. I on nawet ma jeszcze szansę na awans. Jakiekolwiek. Także brawa dla Marszukowa, który wszedł jako 50. a będzie nawet koło 30. miejsca. Barzenow. No, a Barzenow jednak będzie jeszcze wyżej. 121,5 to jest 15. pozycja Barzenowa. I Maksim Oczki. No to jak poleci ten zmarnowany talent rosyjski? No nie najlepiej. 21 z 19,5 metra. Ajajaj. Daleko, daleko, daleko do nas. Na ten moment. Sergiej Muminow. Kirgistańczyk. Proszę bardzo, 120. Jest 16, 120,5, więc to jest raczej już prawie awans do drugiej serii. Przed nim tylko jeszcze Barzenow musiałby awansować. Gleb Safonow. No a Barzenow już w tym momencie awansował, bo Gleb coś tak glebnął na 110,5, jest 34. Klimow. Klimow to będzie atakował czołową szóstkę przynajmniej, myślę. No ale ładna próba Klimowa. Nie no, Klimow to dalej jest taka solidność. No ale tak jak mówiłem, jest na miejscu 5. I on raczej będzie atakował nie tyle podium, co jak najwyższe miejsce w... Ponieważ jego forma w tym momencie jest zbyt niska, by atakować wysoko, ale Witalij Szumbarec tymczasem jak na niego przepiękna próba na 12. pozycję, 125 metrów. I no, Anton Kaliniczenko. Troszkę nierówno, bardzo nierówno Kaliniczenko. No i 35, czyli awansował Minow. Samuel Wladmirski. Rusek. Jak zwykle pasywnie leci. No 25, 118,5. Będzie ciężko, a przed nami Witalij Kaliniczenko. Oj, ładnie leci. Oj, znakomicie, Witalij Kaliniczenko, no brawo. Trzecie miejsce, 139,5, to na pewno był atak na czołówkę. Roman Sergiejewicz Trofimow też ładnie będzie. Trofimow, widzimy, się ładnie przygotował, bo i w kwalifikacjach, i w pierwszej serii skacze daleko. Jest teraz 7, 130 metrów. Sergiej Krawcow. No, na awans to nie było. Już w tym momencie jest 36. Czyli z awansem. Kespi. Nie, przepraszam, jeszcze tam ktoś. Chyba Jarincew. Mitix tymczasem. Trzydziesty pierwszy, no nie, za mało. Już w tym momencie za mało. Awansował Sturty. No to uwaga. Daniil Sadriejew. Pięknie. Znakomicie. 139,5 jest trzeci. Nikolaj Karpienko. Kazach. Popatrzmy na Karpienkę. Ale nie, 32, 116 metrów, za mało. To było za mało zdecydowanie.
Nikolaj Matawin. Matawin, który zaskoczył nas w kwalifikacjach bardzo daleką próbą. Już tak daleko nie będzie, ale dalej koło 130 próbę. Jest wysoko, bo 10.129. I Nazarow. Jego niska pozycja w kwalifikacjach na pewno szokuje. Ja wtedy spóźnił z progu, a teraz ojojojo. No cóż! Nazarow 143 metry. To była po prostu nokautująca próba Nazarowa. Cóż więcej powiedzieć. Denis Korniłow. Też znakomicie po frunie. Brawo Korniłow, siła doświadczenia. Szóste miejsce 136,5. Daniel Wasiliew. No i to jest też przepiękna próba Daniła Wasiliewa. 22 122,5, czyli z awansem. I Wolodymir Boszczuk kończy pierwszą serię. I wiemy jedno, że Artur Sarkisiani również z awansem. Boszczuk 34. Ostatni z awansem Artur Sarkisiani. Nie awansowali Maksim Oczkin, Wladimir Ryski, Marszukow, Boszczuk, Marusiak, Korolew, Karpienko, Mityks, Wasa, Dewiatkin, Żaparow, Olechnowicz, Wasku, Kracow, Kratow, Michajlowicz, Kalinczenko, Pszczelincep, Safonow i Winczenko. Tymczasem z awansem Sarkisiani, Pasichnik, Sturdy, Bojarincew, Kespi, Muminow, Barzenow, Tursumżanow, Wasiliew, Czerwaciński, Hazettinow i Piachenat, Szumbarec, Romaszow, Sergiejew, Edwartejew, Muminow, Tkaczenko, Matawin, Purtow, Trofimow, Klimow, Murawicki, Mańkow, Korniłow, Kaliniczenko, Sadriejew, czołowa trójka, Arek, Werediuk, Nazarow. Rozpoczynamy drugą serię od Artura Sarkisianiego z Gruzji. No i co można więcej powiedzieć, to są udane mistrzostwa Gruzina. 118, a teraz nawet i 118,5 metra może zaliczyć te zawody do udanych. Tak samo 29 Pasichnik, który awansował do drugiej serii, pierwszej pofrunął 120. No a teraz troszkę słabiej, ale będzie na miejscu pierwszym notami 117,5. I no Sturdy. Sturdy będzie chociaż 30. No już teraz niestety będzie ostatni. Nie doleciał już do 120 metrów, 115,5 jest trzeci, ale był 30. Bojarince w pierwszej rundzie frunął na 120 metrów. No i teraz troszkę dalej. O 1 metr się poprawił, 121. Ino Kespi. Pierwsza seria to było 121 metrów. Teraz się pogorszył. 109 jest ostatni, piąty, czyli nawet Sturdy był lepszy. A 25 miejsce należy do tego zawodnika z Kirgistanu, czyli Sergeja Muminowa. Jak widzimy, bardzo udany konkurs Sergeja Muminowa. Czwarte miejsce z 16,5 metra, także będzie co najmniej 28. Kirgistańczyk, przypomnę. Barzenow. Dobra odległość. Pierwsza pozycja, 120,5 metra, czyli pokonał Bojarincewa do tej pory prowadzącego. I Nurszat Tursumżanow na 23 pozycji się uplasował po pierwszej rundzie Nurszat. No i to są naprawdę udane dla niego zawody. Drugie miejsce teraz 120 metrów, także no, tragedii nie ma, jeśli chodzi o Nurszata. Daniel Wasiliew. A i troszkę teraz zepsuł. Czwarty dopiero za 14,5 metra, ale on jest jeszcze młody, więc przed nim jeszcze trochę czasu. Dymitr Czerwaciński tymczasem.
Widzimy, że się bardzo nie stoczył, no bo jest... Dobrze, Dymitr, bardzo dobrze. 160,5 i będzie w czołowej 20 raczej na pewno. Także tutaj widzimy, że Dymitr się... Może ma gorszą formę niż kiedyś, ale się nie stoczył. Piachenat. No i dobrze, Piachenat. Będzie w czołowej 20 chyba. Zaraz zobaczymy, jak poleci Hazeltino. No tak, pokona Hazeltinowa. Był z nim egzekwo, ale go teraz pokona. Piachenat w czołowej 20, gratulacje. Tak samo w niej zobaczymy Dmitrija Czerwacińskiego już na 19 miejscu co najmniej. Witalij Szumbarec poprawia się. Bardzo dobra próba Szumbareca. O 1,5 metra dalej niż pierwszy z serii frunie na 126,5 metra. Aleksiej Rymaszow, 17 miejsce po pierwszej serii, 126 metrów w niej poleciał. Teraz błędy po wyjściu z progu, wyhamował prędkość, no i będzie drugi, trzeci, 123,5. No ale gdyby nie wyhamował, myślę, że poleciałby znacznie dalej. 16 po pierwszej serii to Maksim Sergiejew. I no, huknie ładnie. Brawo, Sergiejew. Aż 131 metrów. I chyba takiego Gleba Edwardejewa pokona, ale myślę, że Gleb da radę być na miejscu drugim po swoim próbie. Oj, pokazał coś więcej teraz w tym skoku. Jest drugi, 129 metrów, tak jest. Sabirjan Muminow. Pierwsza seria to było 126 metrów, zajął miejsce 14 Sabr. Szkoda mi teraz Sabirjana Muminowa, ale niestety tak się dzieje. Zdarza się. Tkaczenko. A no Tkaczenko się poprawia. To już jest ponad 130. Huknął na 133 metry Sergiej. No i może do czołowej dziesiątki wbije Tkaczenko. Zobaczmy, jak Matawin poleci. No Matawin leci ładnie. Leci ładnie, leci daleko, ponad 130 to jest miejsce drugie, 130,5, czyli mimo wszystko zabrakło tu do Tkaczenki, ale w sumie no Purtow może ładnie polecieć. Coś się jednak z nim stało w powietrzu niedobrego, no i spadnie Purtow. Trofimow. Trofimow był 10, 130 metrów. No i to jest oczywiście dobry występ Trofimowa, ale do Tkaczenki zabraknie? Nie. Pokonał, pokonał, niestety. No ale trudno się mówi. Klimow 9, 133 metry. Oj, poprawia się Klimow. Piękna próba. Klimow nadal umie, widzimy 138,5 i na pewno Klimowa zobaczymy w czołowej 8 przynajmniej, bo Murawicki przed nami. Ależ Białorusin huknie. Co to było? 140,5 Murawickiego. On jest naprawdę niesamowity. Ilja Mankow. No to już nie będzie 136 metrów jak w pierwszej serii, ale będzie na miejscu trzecim. 132, czyli Mankow będzie w czołowej dziesiątce jak najbardziej. Denis Korniłow. 136,5 w pierwszej serii. No i to jest siła doświadczenia Denisa Korniłowa, która pozwala mu w tym momencie objąć albo i nie objąć prowadzenia, będzie drugi. Witalij Kalinichenko, jego wysokie miejsce na pewno zaskakuje. No niestety nie utrzyma go. Spadnie na miejsce no to piąte, a więc i tak w czołowej dziesiątce go zobaczymy. Daniil Sadriejew. Znakomicie. Znakomicie, Daniil. 138,5 metra i uwaga, Arek. Po podium, Arek. Tutaj dużo ukrywać, raczej powinniśmy zobaczyć przepiękną próbę Arka.
No i tak się dzieje. 140. 141 po raz drugi. No i Arek już sobie zapewnił podium. A jak to będzie z Werediukiem? Ukrainiec. No wypadnie z tego podium niestety. Nie utrzyma. Jest na miejscu trzecim. 139 będzie czwarty. Co naj... Chociaż... Dobra. Jeszcze jest Nazarow. Nazarow w kwalifikacjach spóźnił z progu, więc... Wszystko jest możliwe. No nie dzisiaj. To jest dzień Nazarowa. O 60 wygrywa Arek. Drugi był Nazarow, a trzeci Sadriejew. Tylko 60 zabrakło. No cóż. Tak to wygląda. Pierwszy Arek, drugi Nazarow, trzeci Sadriejew, potem Werediuk, Murawicki, Korniłow, Klimow, Mankow, Kalinczenko, Trofimow zamyka dziesiątkę, potem mamy Tkaczenko, Matawin, Sergiejew, Edwartejew, Szumbarec, Czerwaciński, Romaszow, Piachenat, Hazetlinow, Marzenow, Tursunżanow, Bojawincew, Purtow, Muminow, Wasiljew, Pasichnik, Sarkisiani, Muminow, Sturdy oraz Kaspi. To był Szczuczyńsk. Dziękuję bardzo. Widzimy się w Cerekwicy na Mistrzostwach Polski. Cześć.